i dalszy program, ciąg programu, dalszy ciąg programu. Obudź się, Polsko ma. Drodzy Państwo, w Radiu Maria trwają aktualności dnia. Już 5 czerwca, w najbliższą niedzielę, w Watykanie odbędzie się kanonizacja błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego, naszego rodaka. Decyzja ta została ogłoszona na konsystorzu w sprawach kanonizacyjnych, któremu przewodniczył ojciec święty Franciszek. Na temat tej uroczystości i osoby ojca Stanisława Papczyńskiego mówi ksiądz doktor habilitowany Piotr Kieniewicz ze Zgromadzenia Księży Marianów, rzecznik prasowy Sanktuarium Matki Bożej Kielińskiej. Ojciec Stanisław Papczyński, postać naprawdę niezwykła, chociaż może trochę mało znana, ale do popa mu daleko. Był kimś naprawdę wielkim, to wielka postać. Po pierwsze wspaniały ksiądz, po drugie naukowiec, erudyta, nauczyciel, po trzecie kaznodzieja, po czwarte patriota, w końcu też założyciel Zgromadzenia Marianów. Chociaż Marianie nie byli pierwszą wspólnotą, w której się rozwijało jego powołanie, najpierw był u PR-ów, których kochał do samego końca. No, drogi się w pewnym momencie rozeszły, ale ojciec Papczyński do samego końca swojego życia pozostawał z nimi w kontakcie i jakoś duchowo czerpał z tego dziedzictwa. Zresztą czerpał z niego od samego początku, bo też u PR-ów część swojej edukacji odzyskał. Pragnę zwrócić uwagę, że w 2011 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił specjalny dokument wychwalający czy głoszący, potwierdzający wielkość ojca Papczyńskiego jako postaci nietuzinkowej, wzór, chociaż sprzed wielu lat, wzór patrioty, kapłana i kaznodziei na dzisiejszy czas. Ojciec Papczyński był zafascynowany niepokalanym poczęciem, czyli tajemnicą uwolnienia czy wyzwolenia z okowów grzechu od samego początku życia Maryi Dziewicy. Myśmy to odczytywali jako głoszenie prawdy, wówczas jeszcze niepotwierdzonej dogmatem, i zastanawialiśmy się we wspólnocie Marianów, w jaki sposób ten charyzmat jest obecny dzisiaj. Jednym z elementów tego charyzmatu jest to, że ojciec Papczyński, prawda o niepokalnym poczęciu, a więc o zainteresowaniu Boga człowiekiem od samego początku jego istnienia, jest nauczanie Kościoła o świętości życia, o konieczności obrony godności tego życia w tym najwcześniejszym okresie rozwoju. Potwierdziły to cuda, które doprowadziły do wzmożenia kultu ojca Papczyńskiego, także do jego beatyfikacji. Cud, który został potwierdzony, miał miejsce w Polsce w 2001 roku, kiedy kobieta zdiagnozowana, że jej dziecko zmarło w trakcie rozwoju płodowego, za wstawiennictwem ojca Papczyńskiego odzyskała to dziecko na nowo. Zostało ono przywrócone do życia. Dzisiaj ma kilkanaście lat i razem z mamą ten chłopiec uczestniczył w beatyfikacji. Mamy nadzieję, że będzie uczestniczył i w kanonizacji. To jest niezwykłe, że ojciec Papczyński, chociaż jest bardziej znany jako kapłan maryjny, w związku też z założeniem Zgromadzenia Marianów, był człowiekiem bardzo mocno ukierunkowanym na Chrystusa. Zresztą zawołanie i tytuł główny naszego zgromadzenia bardziej odnosi się do tajemnicy zbawienia niż do Maryi, bo my jesteśmy Marianami od niepokalanego poczęcia. Jakkolwiek Maria sama o sobie wzrósł, przecież mówi, jestem niepokalanym poczęciem. Więc to oczywiście nie przeczy jedno drugiemu, tak? Maria jest naszą patronką, ale zbawienie przychodzi od Chrystusa. Ojciec Papczyński to bardzo mocno podkreśla. Matka Teresa z Kalkuty zresztą dokładnie tak samo, jej całe życie było skupione wokół dwóch rzeczywistości: Eucharystii, a więc Chrystusa ukrzyżowanego, który nas karmi swoim ciałem i krwią, i miłością wobec tych najbiedniejszych, którzy sobie pomóc nie mogą. Tu też jest pewna zbieżność z ojcem Papczyńskim, ponieważ jednym z charyzmatów ojca Papczyńskiego, który nam zostawił Marianom, jest modlitwa za konających i zmarłych. W jego czasach było wiele wojen, było wiele zaraz idących za wojnami, i on zauważył, że no, trzeba pomóc tym ludziom, którzy umierają nieprzygotowani na śmierć, i zostawił nam jako zadanie, i Kościół to potwierdzał wielokrotnie, zostawił nam obowiązek modlitwy za zmarłych, abyśmy tym, którzy sobie pomóc nie mogą, abyśmy my pomagali. Będzie to po prostu dzień ogromnej radości dla nas, cieszymy się. Mamy też takie serdeczne zaproszenie dla wszystkich, aby cieszyli się razem z nami, aby poznawać tę wspaniałą postać, człowieka, który też stworzył naszą polską szkołę duchowości, szkołę mało znaną, jako że wkrótce przecież potem nastały czasy bardzo trudne, kiedy żeśmy stopniowo tracili naszą zdolność do utrzymania niepodległości, ostatecznie tracąc. Natomiast w pismach
ta szkoła duchowości jest mocno zarysowana, mocno ukierunkowana na Chrystusa. Bardzo piękna, to ksiądz profesor Misiurek z Kulu stara się wciąż propagować i mamy nadzieję, że też będzie z nami uczestniczył w tej wspaniałej uroczystości. Uroczystości kanonizacyjne ojca Papczyńskiego już 5 czerwca w Watykanie. Kończymy audycję aktualności dnia, 2 minuty po godzinie 14. W Państwa domach gości Radio Maryja. W naszym programie Czas na Wiadomości zapraszamy. Trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Na wyjazdowym posiedzeniu spotkał się tam zespół do spraw przygotowania wizyty Ojca Świętego Franciszka i Światowych Dni Młodych. Zdiagnozowane ryzyka związane z przygotowaniem wizyty papieża Franciszka oraz organizacji Światowych Dni Młodzieży zostały w mojej ocenie wyeliminowane, zadeklarowała przewodnicząca zespołu minister Beata Kempa. Z kolei przedstawiciele wojewody małopolskiego i Ministerstwa Zdrowia wizytowali dziś szpital imienia Żeromskiego. Będzie to jedna z placówek zabezpieczenia medycznego podczas Światowych Dni Młodych. Dyrektor szpitala imienia Żeromskiego Zbigniew Król zaznaczył, że jego placówka przygotowuje się już od kilku miesięcy. Chcemy w większości tych oddziałów newralgicznych typu obsługa bloku operacyjnego, bo tutaj w zasadzie gotowości chcemy utrzymać cały blok operacyjny, plus właśnie oddział chirurgiczny, urazowy, ortopedyczny, chcemy podwoić liczbę personelu, z tym, że na zasadzie jak gdyby takiej gotowości, mając na uwadze konieczność dojazdu błyskawicznego. Na SOR-ze również przynajmniej 1/3 zwiększymy zasoby. Dziennie przyjmujemy do 150 osób na SOR-ze, że jesteśmy w stanie podwoić jak gdyby tą liczbę. W przypadku jakiegoś zwiększenia korzystania, no będziemy rozbijali namiot taki dodatkowy, żeby tutaj ten triaż wyciągnąć ze szpitala. Jutro do Krakowa przybędzie Komisja Watykańska, która przygotowuje wizytę papieża Franciszka w Polsce. Na Światowe Dni Młodzieży rozpoczną się 26 lipca w Krakowie. Od 27 do 31 lipca będzie w nich uczestniczył Ojciec Święty Franciszek. Polska po raz drugi będzie gospodarzem takiego spotkania. Poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 roku w Częstochowie. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała skuteczność programu Karta Dużej Rodziny. Izba wskazuje, że chociaż rodziny wielodzietne z zadowoleniem przyjęły ideę programu, jednak zwracają uwagę na potrzeby jego ulepszania. Z raportu wynika, że na razie skuteczność karty jest ograniczona, bo oferowane ulgi nie zawsze są dostosowane do oczekiwań i potrzeb rodzin. Poprawy wymaga także dostępność oferty, szczególnie w mniejszych miejscowościach, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u. Od początku funkcjonowania programu, czyli od czerwca 2014 roku, zawarte zostały porozumienia z około 1000 partnerów, ale działania te nie zostały poprzedzone bezpośrednimi badaniami potrzeb wśród rodzin wielodzietnych.